Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Magdalena na kanale Amazonia. Dziś chciałabym bardzo odczarować bardzo popularne rośliny, moim zdaniem niedoceniane, od dłuższego czasu przeze mnie też, ale pewna pani odczarowała mój kolorowy świat. Jeżeli lubicie mocno tropikalne, letnie kolory, to jak ja, zapraszam na filmik. Dziko tropikalno kolorowy odcinek nie mógłby ominąć tak dzikich i dziwnych roślin jak rośliny owadożerne. To taki maluteńki przerywnik przed naszym głównym gościem, bo dorwałam je w Biedronce. Przepiękne owadożerne rośliny, cudownej jakości, iście bajeczne, dziwne. I dla mnie na ten moment dość zagadkowe, bo dopiero zaczynam w takie terrorystyczne rośliny, bo jeżeli chodzi o rośliny owadożerne, wymagają bardzo dużej wilgotności powietrza i pamiętajcie, że przy zakupie takiej rośliny ten każdy kielich, który skrywa roślina, posiada enzym, który rozpuszcza owady, które wpadają do niego. Jeżeli przypadkiem... O, akurat jakaś mucha lata. Mogłaby tu wlecieć. Jeżeli przypadkiem wyleje Wam się ten enzym z kielicha, ten kielich niestety obumrze. Ale powstanie nowy, jeżeli będziemy dobrze się opiekować naszą roślinką. To taka mała rada przy tych biedronkowych naszych zakupach. Jeżeli poradzę sobie z tymi roślinkami, to oczywiście zrobimy taki filmik wyłącznie o tych okazach i dodatkowo będziemy się bawić w inne. Jeżeli chodzi jeszcze o te biedronkowe, bo biedronka tutaj będzie też naszym sponsorem, w sensie nic od niej nie mam, ale dzięki niej mam i dorwałam, nie wiem jak wy, i napiszcie mi to w komentarzu, co dorwaliście z tych poniedziałkowych małych filodendronów za 10 zł. Gloriosum na pewno był, bo miałam ochotę, ale nie, dałam sobie spokój. Mamej, właśnie tutaj widzicie mameja. I wziąłam tego maluteńkiego mamejka tylko z tego względu, że jest bardzo genetycznie zdeformowany, bo ogólnie mamej ma sercowate liście, a ten jest nie dość, że podłużne ma te liście, to mocno pokarbowane. Więc tutaj genetycznie może być duża niespodzianka. Jestem ciekawa, jak ta roślinka będzie się miała, jak już będzie w tej dorosłej formie, czy zachowa te swoje dziwactwa, czy jednak powróci do tej swojej normalnej, sercowato-dużych liściach. A ja z tego względu, że uwielbiam takie dziwactwa, no nie mogłam się nie pokusić, nie kupując filodendronka za 10 zł. I hitem, na pewno hitem były, albo jeszcze są, Raphidophora tetrasperma, ale w wariegacji. Na swojej paletce w Biedronce widziałam dwie wariegacje takiej dość sporej. Ja swoją Raphidophorę mam, już jest w dużej, dojrzałej formie, dorosłej, więc zostawiłam je dla innych, ale kupiłam o takiej najmniejszej wariegacji. Będę na niej robić eksperymenty, więc ona jeszcze nie raz pokaże się w filmiku. Dajcie znać, w której części Polski były najbardziej zwariegatowane tetraspermy minime. A teraz przejdźmy do naszego głównego gościa, głównego prowokatora tego filmu, tego tropikalnego filmu. A tak naprawdę głównym prowokatorem tego filmiku jest pani Józefa, od której dostałam tą moją pierwszą... Są to bardzo popularne rośliny, dostajemy je bardzo często na imieniny, urodziny. Ten kwiatostan przekwita, potem obumiera i pozbywamy się tej rośliny, bo niczym innym nas nie zachwyca. A ja chciałabym bardzo Wam je odczarować, tak jak pani Józefa odczarowała mi właśnie tą bogatą rodzinę bromeli, o czym tak naprawdę nie wiedziałam, ale od pewnego czasu drążę się w tym temacie. W podziękowaniu pani Józefie, która w sobotę ma urodziny, chciałabym bardzo, żebyście się przyczynili do
tych właśnie podziękowań i w komentarzu wstawili niebieskie serduszko, bo niebieski jest ulubionym kolorem pani Józefy, która jest moją bliską od samego początku, jest praktycznie pierwszą osobą, która dowiedziała się, że kręcę filmiki na YouTubie, bo ogólnie, jak wiecie albo nie wiecie, nikomu nie mówiłam z mojego towarzystwa i tudzież też rodziny, że kręcę filmy na YouTubie i do dzisiaj niektórzy tego nie wiedzą i dobrze, zostańmy w naszym świecie. Bromelie pochodzą z roślin ananasowatych, tak samo jak sam ananas, ale jest rośliną epifityczną, czyli chwyta się swoimi korzeniami gałęzi drzew, tak samo jak storczyk, ale jak wiecie albo nie wiecie, ja nie lubię storczyków, nie wiem czemu, może je kiedyś sobie tak samo odczaruję, chociaż bardzo kuszą mnie te takie dość kolekcjonerskie storczyki, które dość niedawno były dostępne w Plantanowa, no ale ze względu na to, że mam inne wydatki, nie skusiłam się na razie na takie storczyki. Wszystkie te tak zwane kolorowe rośliny, które można znaleźć w sklepach o takiej budowie, są nazwane bromeliami. Do bromeli należy ta oto frizea, bo tak powinnam od razu powiedzieć, ale z tego względu, że jest sprzedawana jako bromelia, tak musiałam zacząć. Jest to frizea. Frizea charakteryzuje się tym kłosowatym kwiatostanem. Są jeszcze guzmanie, które charakteryzują się kwiatostanem takim rozetkowym. Ten kwiatostan jest bardzo podobny do liści, tylko że coraz bardziej koloryzuje się na przepiękne tropikalne rośliny. Do bromeli należy również echmea i bilbergia, którą wstawię Wam teraz. Niestety nigdzie nie znalazłam na ten czas tych odmian, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawią się w naszej dżungli. Dlaczego się szarpnęłam na te bromeliowate, że tak powiem? Bo bardzo chciałabym zrobić mojej mamie prezent. Z tego względu, że ona uwielbia rośliny kwitnące, chciałabym stworzyć duży, ogromny bukiet bromeliowatych, tak powiedzmy potocznie, który będzie cieszył jej oko, bo uwielbia kolory tak samo jak i ja. Bromelie należą do rodzin epifitycznych, czyli chwytają się swoimi korzeniami gałęzi drzew, ale mają dużo mniejszy system korzeniowy niż storczyki, dlatego bardziej niż storczyki zaplusowały w mojej dżungli. Jakoś nie lubię tego pokroju wystających korzeni storczykowych. Z zamysłem zrobienia pięknego, tropikalnego bukietu oczywiście weszłam w internet i znalazłam fajną stronkę o nazwie Zielona Flora, na której znalazłam najwięcej odmian w jednym miejscu bromeli. No i co oczywiście? No oczywiście zrobiłam zakupy. Jedynym minusem był czas oczekiwania, bo przesyłka dotarła do mnie dopiero po 6 dniach roboczych, ale w nienagannym stanie. Karton, który przyszedł do mnie, stał jeszcze 1,5 tygodnia, bo Magdalena nie miała czasu go odpakować. Odpakowałam oczywiście część wierzchnią, żeby rośliny oddychały, ale nie wypakowałam je, bo chciałam zrobić unboxing. Nawał obowiązków nie pozwolił mi tego zrobić teraz z Wami, więc macie tylko takie małe ujęcie tego, co znalazłam w paczce. Naprawdę nienaganne, zapakowane rośliny. Jeden z nich został nieodpakowany całkowicie, żeby pokazać Wam, jak super były zapakowane. Były zapakowane jeszcze w taki rulon kartonowy z naklejką Zielona Flora, który zdjęłam przed chwilą, ale się nie nagrało. Ta nie podpisana jako guzmania,
super zabezpieczona taśmą papierową, tak samo od spodu, żeby nam się ziemia nie przesypała, a tutaj zabezpieczone folią, która prawdopodobnie była jeszcze od ogrodnika. I tak jak widzicie, jest podpisana jako bromelia, a jest to guzmania w przepięknym pomarańczowym kolorze. Dorwałam jeszcze frizę, która jest iście po prostu promieniście słoneczna, jak zachód słońca. Przepiękna i cudo samo w sobie. Bardzo dużo tych kłosów, które tworzą kwiatostany. Następna taka mocno pomarańczowa, też z żółtym. I ostatnia taka mocno buraczkowa, również z żółtym odcieniem. Oczywiście porównanie będzie później, bo wszystkich tych frizei nie mogę ująć w jednym kadrze, ale no, czyż to nie jest iście tropikalna roślina? Nie dość, że pokrój, to jeszcze kolor. Ta moja fryza, która była moim podarunkiem, już przekwitła. Z tego ogromnego kłosu czerwonego pomiędzy tymi szparkami wydostawały się cudowne żółte kwiatuszki. Niestety, no nie zdążyłam ująć tego, ale przy następnych okazjach na pewno zrobimy aktualizację i pojawią się takie kadry. Po przekwitnięciu ten kwiatostan po jakimś czasie zacznie nam brązowieć i możemy go swobodnie odciąć od rośliny i czekać, aż następne przyrosty będą kwitnąć. Ale po przekwitnięciu, jeszcze przez okres 2-3 miesięcy, możemy cieszyć się kwiatostanem bajecznie kolorowym. Przy kupnie bromelii sugerowałabym wybierać Wam egzemplarze, które posiadają już rozety, które się rozmnożyły. Tutaj w kąciku widać nowy odrost, nową malutką rozetkę, która będzie się oczywiście powiększała i z czasem nam zakwitnie. Bromelie oczywiście, jak większość roślin tropikalnych, uwielbiają dużą wilgotność i to jest podstawą do dobrego, zdrowego, witalnego i mocnego wyglądu naszych roślin. Co ciekawe, jako chyba jedyna roślina w całej mojej Amazonii, może być podlewana do kielichów, tych tutaj właśnie, bezpośrednio. Może być wlewana woda do środka tej roślinki. Woda ta stopniowo będzie spływać przez dalsze listki aż do serca naszej rośliny. Nie zalecałabym jednak za długo trzymać tej wody w tych kielichach, bo może to powodować gnicie, jeżeli nie mamy ciepłych warunków. Można ją oddać po jakimś tygodniu i napełnić roślinę nową, świeżą wodą. Woda ta przede wszystkim musi być odstaną wodą, miękką, najlepiej przygotowaną o temperaturze pokojowej. Po zakupie tych bromeli na stronie internetowej Zielona Flora, bromelie ukazały się w Biedronce za 12 zł. Jakbym je przywołała po prostu swoimi myślami. Wyszperałam sobie przepiękne, ale to naprawdę przepiękny okaz, tak jak tutaj widać, czerwony kwiatostan, a w środku przebarwiający się na biało. No po prostu tak mnie urzekły te rośliny, że nie mogę teraz oderwać od nich wzroku. Dla odmiany kupiłam jeszcze frizę, która nie ma takich liści jak ta, takich szerokich i gęstych, lecz takie bardziej kłosowate i wąskie, wąskostrzelistne, że tak powiem. Widziałam też taką, która miała bardzo duży kwiatostan, tak jak ta. Bardzo duży, różowy, taki gruby kwiatostan, ale stwierdziłam, że ten jest bardziej gęstszy i może będzie ciekawszy. Bierzmy się do roboty, czyli do grzybania w korzeniach. Rośliny te oczywiście można trzymać w podłożu dla sorczyków, ale ja użyję oczywiście swojego bigosu, który sprawdza się tak samo i tak samo jest luźny i przepuszczalny. Słuchajcie, roślina ma no już w tym momencie chyba 2 tygodnie, że tak powiem, i dalej jest mokra, ale nie widać żadnego efektu przelania, więc następny plus. Delikatnie będę musiała się pozbyć tego podłoża jak najbardziej, bo w tym przypadku przy tych roślinach muszę się pozbyć podłoża tego produkcyjnego. I tak jak mówiłam, w przeciwieństwie do storczyków tworzą bardzo mały system korzeniowy, taki praktycznie siateczkowaty. Nie będę Was zanudzać, namoczymy je oczywiście jeszcze w wodzie, żeby pozbyć się jak najwięcej tego podłoża i będziemy działać dalej.
co, bardzo ciężko jest pozbyć się tego podłoża, więc idziemy je namoczyć. Popatrzcie, już teraz tworzą piękny bukiet tropikalny. Co nieco odłupałam tą wredną ziemię produkcyjną i idziemy się kąpać. Słuchajcie, mamy to. Przeprawa przez te korzenie była najbardziej syzyfową pracą, jaka mnie spotkała dotychczas, chyba, tak mi się wydaje. A co do zmiany aranżacji, bo z tego co widzicie, pozbyłam się tej jednej półki tutaj. Była dość duża zmiana aranżacji regałów, więc aktualizacja nowego rozkładu regałów będzie niebawem. Popatrzcie na ten piękny. No ja jestem cały czas mega zachwycona. Patrzcie, jaki przepiękny bukiet tropikalny. No, cudo. No nie mogę się napatrzeć. Jedyne co, to stwierdziłam, że ta zostanie osobno. Ta najbardziej ze wszystkich ucierpiała i zrobiła się taka nie za bardzo, więc ja sobie ją posadzę do tego plastikowego, kwadratowego pojemnika, o które notabene bardzo często pytaliście i niestety nie ma już ich w Pepco, tak jak mówiłam. Są wycofane z Pepco, ale znalazłam je w Dealsie. Takie małe za 4 zł, a te wyższe bodajże za 6. Także jeżeli macie obok siebie Dealsa, to możecie spokojnie zaopatrzyć się w te moje pojemniki, bo one są, to nie są doniczki, to są pojemniki ogólne, ogólnodostępne plastikowe pojemniki. Przykrywką, tylko że ja przykrywek oczywiście się pozbywam. I plan jest taki, że wszystkie nasze bromelie, tudzież guzmanie i frizę, chcę posadzić pojedynczo w tych pojemnikach po kaladium. Film o kaladium też niebawem będzie. Specjalnie przesadziłam kaladium do większych pojemników, żeby wam pokazać coś. To nie o tym dzisiaj. Te pojemniki są nadal dostępne w Action. One są też z przykrywką. Pamiętajcie, że jak i pojemnik wcześniejszy, tak jak i ten, nie mają odpływu, więc nie możecie nalewać pożywki tudzież wody w nieskończoność. Tylko i wyłącznie maksymalnie centymetr od dna rezerwuaru przy gruzie hydroponicznym lub przy bigosie bezziemnym, takim jak ja właśnie będę używać. Posadzę je na razie w tych pojedynczych małych pojemniczkach, żeby obserwować system korzeniowy i całość rośliny w miarę możliwości monitorować i zareagować zawczasu, gdy będzie taka potrzeba. I zamiarem moim następnym jest, żeby to oczywiście miało jakiś wygląd, bo to ma być prezent, poustawianie takich wszystkich pojemniczków na tacy. Jeżeli nie macie wysokiej wilgotności w swoim pomieszczeniu i zaszczepiłam w was małą chętkę posiadania bromeli, możecie użyć obojętnie jakiej tacy, tylko w tym przypadku nie drewnianej, plastikowej lub metalowej, najlepiej plastikowej, bo metal może rdzewieć. I na takiej tacy postawić sobie kilka bromeli albo jedną, nasypać keramzytu przepłukanego dobrze keramzytu, zalać do połowy wodą i postawić przede wszystkim w ciepłym miejscu, żeby zwiększyć warunki wilgotnościowe dla tej rośliny i poprawić jej komfort. Ja osobiście nie użyłabym keramzytu, tylko przepłukanego bardzo dobrze pumeksu o dużej frakcji, bo dużo ładniej to wygląda. A teraz zabierzmy się do tego sadzenia w końcu. Dużo lepiej jakościowo przy myciu bromeli wypadły te rośliny, które kupiłam w sklepie Zielona Flora. Także naprawdę z czystym sercem polecam. Popatrzcie, tak wygląda system korzeniowy. System korzeniowy ze sklepu. A tak wygląda z Biedronki. No różnicę widać. I tutaj w tej roślince, w tych roślinkach ze sklepu są one dużo grubsze. Takie, można powiedzieć, wypasione, bo nie znajduję innego słowa. A te z Biedronki są takie wybujałe i cieniutkie, ale nadal piękne. Tak jak widzicie, chciałam wam właśnie przedstawić ten układ korzeniowy. Jest on takim bardzo zbitym, mocnym, sztywnym korzeniem. To nie są takie korzonki, które nam latają.
przy poruszaniu rośliny, tak jak widzicie, one są mega sztywne i nawet zostawiły swoją formę doniczki, tak jak były w doniczce. One po prostu w żaden sposób nie zmieniły swojego położenia przy myciu. I tak jak widać, są tworzą taką siateczkowatą formę. I tak przesadzę każdą z poszczególnych roślin. I następną ciekawostką, które mogą wam podać, to, że w tej rozecie liści naprawdę bardzo dużo wody się mieści. Przy myciu sporą ilością wody polałam po tej rozecie całej liściowej. Później odwróciłam do góry nogami. Naprawdę bardzo dużo wody się wylało spośród tych wszystkich liści. Także podlewanie na rozety, że tak powiem, będzie przeze mnie używany. Mamy to! Jak wam się podoba? Bo mi bardzo! Taki układ nawet się nie mieszczę. Nie jestem w stanie wam tego pokazać, ale oczywiście zrobimy mi zbliżenia. Jakbyście weszli do kogoś z takim bukietem tropikalnych piękności, nie sądzę, żeby was ktoś wyprosił. No sama się nie mogę napatrzeć. Przepiękne! I tak jak mówiłam, ułożę wszystkie na tacy, jest ich 6. To jedną różową położyłam sobie z boku, będę ją obserwować. Całość teraz oczywiście trzeba podać mikoryzą z Great White, dostępną na growbox.pl i ode mnie macie 10% zniżki na kod Amazonia lub kod Amazonia10. Dajcie znać, co sądzicie o bromeliach. Czy odczarowałam komuś je tak samo jak ja sobie? Czy może macie już z nimi styczność i macie jakieś triki, które możecie mi zdradzić? Bo tak jak mówiłam wcześniej, ja dopiero wchodzę w ten piękny świat bromeliowy i mam nadzieję, że nasza kolekcja się niedługo powiększy. Na sam koniec oczywiście czekają na was zbliżenia i dla najwytrwalszych aktualizacja, co się dzieje u naszych kotków. Jeżeli chociaż trochę zabarwiłam wasz świat roślinny dzisiejszymi przepięknymi okazami, poproszę łapkę w górę, komentarz i zachęcam do wspierania kanału na Patronite i postawienia mi małej kawki, bo kawka zawsze się przyda, na Buy the Coffee. Zbierajmy siły na następne odcinki. Thank you.
właśnie wyszła coś zjeść, więc możemy skorzystać z jej nieobecności i podglądnąć nasze malutkie słodkości. Wszystkie teraz śpią. Zrobimy małe zbliżenia. Wszystkie dopiero co otworzyły oczka. Teraz właśnie jesteśmy na etapie przemywania im oczek. Jak widzę, tutaj jedno oczko troszeczkę ropieje. Wszystkie mają się w wyśmienitym stanie zdrowotnym. Już drapią i miauczą coraz głośniej. I już niedługo przerosną nam koszyk. Jeszcze takiego czegoś nie było. Przerosną nam koszyk, tak, przerośniecie nam koszyk. Więc jeżeli ktoś ma może jakieś duże legowisko używane, bardzo chętnie odkupię. Widać te piękne niebieskie oczka. Nie chcę mu świecić za bardzo lampą w oczy, więc może już je zostawmy. Nic innego, jak życzyć Wam i sobie do następnego.